Zywertowicz, witam serdecznie. Szczęść Boże, Panie Profesorze. Dzień dobry, uśmiecham się do wszystkich radiosłuchaczy z nieco pochmurnej Warszawy. Bardzo dziękujemy. My odwzajemniamy z Torunia. U nas słońce świeci, aczkolwiek nie jest, nie boimy się, jest gorąco. Tak, ale może lepiej się modlicie. No to zachęcajmy się nawzajem. Panie profesorze, telefonuję z tej racji, że minął rok od rządów czy wygranej Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj też konferencja w Sejmie. Profesor Jerzy był parlamentarzyści, tak, posłowie próbowali podsumowywać rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, odniesie się do zarzutów stawianych przez polityków opozycji. No ale my nie jesteśmy ani opozycją, chcemy się sprawie przyjrzeć. Jak pan profesor patrzy na ten rok, co takiego, czy na co może powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chcielibyśmy... Solidarności i wydaje mi się, że on nie był wtedy tym, który chciałby powiedzieć, że idźcie na większe kompromisy, chyba nie. Więcej komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Prognoza pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach południowych słaby, zanikający deszcz. Opady możliwe również na wybrzeżu wschodnim i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie, 8-10 na przeważającym obszarze, do 11 stopni na południu. Wiatr słaby w kierunku północnym. No jakiś wiatr dzwoni, bo tam są diabła nasłane i to przerywa. Udało się perfekcyjnie zorganizować jego postanowienia zwiększające bezpieczeństwo naszego kraju z
sąd w toku będą realizowane w kolejnych miesiącach, a to do fazy będą na terenie Polski, naszych krajów sąsiadujących, wojska natowskie zwiększają nasze bezpieczeństwo. Udało się bardzo dobrze, w dobrym klimacie zorganizować Światowe Dni Młodzieży. Pozwolę sobie na małą dygresję. Niedawno byłem składany o bezpieczeństwie w Indonezji. Gdy katolicy w Indonezji jechali do Polski na Światowe Dni Młodzieży, to mieli takie skojarzenie: jedziemy do kraju, którego prezydent urzędował host. To było dla nich główne skojarzenie, takie coś ciepłego w ich odczuciu. I oni wiedzieli, że jadą nie tylko na spotkanie z papieżem, ale na spotkanie z pani prezydent. A więc drugie ważne wydarzenie organizacyjne okazało się, że nowa władza sobie z tym poradziła. I trzeci punkt, który pokazuje bezpodstawność tego całego straszenia. Otóż inwestycje zagraniczne w Polsce nie zmalały, a nawet rosną. Są kolejne decyzje o nowoczesnych inwestycjach. Nie tylko chodzi o miejsca pracy, bo to bardziej się powinniśmy na to nastawić, żeby samemu je tworzyć, ale o nowe technologie, które nam są dla rozwoju potrzebne. Straszenie PiS-em według tych wskaźników obiektywnych skutecznego realizowania wielkich inicjatyw i rozwoju gospodarczego okazało się bezpodstawne. I co więcej, panie profesorze, można powiedzieć, że do tej pory PO i PSL miało nawet większość w parlamencie. Nie musiało straszyć Prawem i Sprawiedliwością, opozycją. W ogóle nawet mogło się nią nie przejmować, tylko robić swoje, jeżeli ktoś miał pomysł na państwo. No właśnie, tu dochodzimy do tego drugiego punktu problemu. Pomysł na państwo, bo nagle się odsłania prawda odrzędzierna. Ona się odsłania nie tylko w tym punkcie, że została podwyższona płaca minimalna, że stawka godzinowa, że jest program 500+, który wielu rodzinom dał oddech bardziej godnego życia, kupienie dzieciom schludniejszych, lepszych, branek książek i tak dalej. Tu chodzi o to, że ten rok powoli, to wiąże się także z niesprawnością rządzącego obozu na wielu Polaków. Rządzący obóz uczy się rządzenia nowoczesnym państwem, powoli odsyłania się głębia patologii trzeciej RP. Patologie z jednej strony sens były takie, że trzecia RP nie troszczyła się o najsłabszych. Jednym ze źródeł przecież sukcesu a Radia Maryja to, że ono się spotkało z takim wielkim rezonansem kilkanaście lat temu, gdy powstało, było to, że ono wyciągnęło rękę do osoby zakupione w transformacji. A teraz mamy władzę, która uruchamia program gospodarczy do tych zagubionych transformacji, żeby oni byli bliżej tego, co się dzieje w rzeczywistości. Ale to, co się dzieje po stronie obecnej opozycji, oni pokazują, jak bardzo nie mają pomysłu na Polskę w momencie, sięgają po postać tak skompromitowaną, żenującą, ma chwilami śmieszną, które z jednej strony najpierw były manifestacje kodu, gdzie Wałęsa był symbolem człowieka, który zdradził za pieniądze swoich kolegów, którzy do dzisiaj nie potrafią stanąć w prawdzie, bo każdy człowiek może powiedzieć będę, ale on nie potrafi stanąć w prawdzie. Został ogłoszony wczoraj jako sojusznik Platformy Obywatelskiej. To pokazuje mętne koncepcji programowej opozycji. Nie potrafią liczonej wizji rozwoju gospodarczego, wizji lepszego, bardziej sprawiedliwego funkcjonowania instytucji publicznej, wizji ograniczania ludzkich. Mają tylko wizję żerowania na sztucznie napompowanym symbolu naszej złożonej drogi do wolności. I teraz trzeba przejść, patrząc z troską na to, co się dzieje, także do spojrzenia na nasz obóz zmiany. Bo jako doradca prezydenta Andrzeja Dudy czuję się częścią obozu dobrej zmiany. Jak wiemy, dobra zmiana nie zawsze jest dobra. Na wielu polach posiadamy kadry o małej umiejętności nowoczesnego zarządzania,
w dodatku część kadr ulega pokusie wchodzenia w stare schematy rządzenia, stare patologiczne sposoby gospodarowania dobrem publicznym. Co się przecież odsłoniło z natury trzecierpeczy bez wygrania wyboru, coś prawa jest bez występu, znaczy jak mielibyśmy się oskali patologii, jakie miały miejsce, że dwa tygodnie, czy ten problem mógłby być, miałby szansę tak do błędnego objaśnienia, jaka się pojawiła teraz. Mam wrażenie, że skala patologii jest o tyle większa, że to dzisiaj dowiadujemy się, że śledztwo dziecko nie będzie cierpiało. Po trzecie, która broniła lokatorów wyrzucanych z mieszkania przed miotem, jak rzeczy, to śledztwo było prowadzone przez prokuratora w sposób karygodny. Bardzo krótko będzie obawiam się, że Sejmowa Komisja do spraw Ambergold odsłoni inne patologie, ale powinniśmy wszystkie poprzez drogę traktować odsłanianie tych patologii, żeby nie ulegać pokusie wchodzenia w sposób funkcjonowania instytucji, jaki się uformował przez te 8 lat rządów Platformy PSL. Bo to jest sposób nieodpowiedzialny, sposób związany z przymykaniem oczu na niekompetencje, na konflikty interesów i środowisko obecnej ekipy zmieniającej Polski. Oczywiście składa się z wielu ludzi żyjących między nami. Jeszcze jedno pytanie do pani dyrektor a propos z jednej strony mają trochę patriotyzmu interesu narodowego, czasami zapominają tak naprawdę opieka prymitalna jeszcze, mam nadzieję, że to już... Pani profesor, mam jeszcze pytanie, bo pan rozpoczął od tego straszenia, ale straszy się czasem też i ludźmi. Straszono prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem Jarosławem Kaczyńskim. Dziś jak gdyby tą rolę ma przejąć minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz. Jak pan podchodzi do tego? Czy mamy się go bać? Czy on jest zagrożeniem bezpieczeństwa Polaków? Ja myślę, że bać się powinniśmy naszej uległości wobec stereotypów myślowych, że opozycja, jak rzucał przez ojca powiedziane, nie ma pomysłu na Polskę innego, jak wybieranie kolejnego kozła ofiarnego, którego będziemy ogniskować. To tak naprawdę nawet jeśli jakiś polityk Prawa i Sprawiedliwości popełnia błędy, to przecież jest normalne. To nie spotykamy się z rzeczową analizą, tylko ze zmasowanym bombardowaniem, które pokazuje, że ci, którzy utworzyli kształt transformacji nie tylko przez 8 lat, ale przez ponad 30 wieku byli nastawieni na budowanie sieci osobistych powiązań, a nie na budowanie programów rozwojowych. A te programy rozwojowe są tworzone obecnie, bo debaty wokół planu Morawieckiego, które mogą się odbywać, rozgrywać w niestępowanej atmosferze, bo przecież ten program jest uchwalony, krytykowany i rzeczowo, i nierzeczowo, to te debaty stwarzają szansę wyzwolenia energii wielu młodych Polaków i tworzenia nowych pomysłów na Polskę, nowych pomysłów, poszanowanie naszej tradycji jedynej. Jeszcze mogę minutę zabrać panu? Mam pytanie jeszcze, a jak pan ocenia z perspektywy czasu to, co działo się w Parlamencie Europejskim, co do Trybunału Konstytucyjnego, obecność Komisji Weneckiej, czy marsze KOD-u? Ja bym odpowiedział tak. Zmiana stanowiska pani kanclerz Angeli Merkel co do problemu migrantów. Tak zakładam, bardziej to racjonalnego, wyważonego podejścia do problemu uchodźców, migrantów ekonomicznych, terrorystów. Prawdopodobnie nie nastąpiłaby, gdyby rządząca polska ekipa z całą świadomością licząc się z kosztami, z stratami części opinii międzynarodowej broniła naszego interesu narodowego i w ogóle zdrowego podejścia. Każdy uchodźca prawdziwy, który potrzebuje pomocy, dostanie pomoc, ale nie możemy pozwolić sobie na chaotyczne, niezorganizowanie przyjmowanie rzesz migrantów ekonomicznych. Sądzę, że ta krytyka instytucji unijnych wiązała się z tym, że Polska przeciwstawiła się w misji Europy
która nie jest Europą ojczyzną, która swobodnie przyjmuje przedstawicieli wielu kultur bez troszczenia się o zdolności adaptacyjne naszych instytucji. Jeśli Europa chce być przestrzenią rozwoju i wolności, to nasza otwartość musi być umiarkowana. Trzeba Europa jako przestrzeń dostatku musi pomagać wszystkim, którzy żyją w niebezpieczeństwie, ale nie może być to w sposób chaotyczny, powiązany z nieszanowaniem praw i interesów poszczególnych krajów członkowskich. Myślę, że w tym punkcie to polityka wyznaczona przez Prawo i Sprawiedliwość, żeby to było w opozycji, polityka mądrego, selektywnego podejścia do kwestii migracji jest coraz szerzej przyjmowana przez kluczowe kraje. Bardzo dziękuję panie profesorze za czas, za bardzo komentarz. Jeszcze raz uśmiecham się do wszystkich słuchaczy, tym bardziej, że tutaj w Warszawie się trochę chmury przejaśniają. No niech tak będzie, niech się polepsza. Bardzo dziękuję panie profesorze, szczęść Boże, do widzenia. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Zybertowicz. Że Naszym gościem jest pan Andrzej Bielak, prezes Komitetu Katyńskiego. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria na wszystkich. Teraz i zawsze. Panie Andrzeju, w Sejmie zebrał się dziś zespół parlamentarny Platformy Obywatelskiej w sprawie katastrofy smoleńskiej. O 10:00 zebrał się, zainaugurował posiedzenie do spraw badania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej w celu osiągnięcia korzyści politycznej. To między innymi słowa pana marszałka Schetyny. Zespół katastrofy ma odkłamywać fałszywą narrację. Jak pan odniesie się do tego zespołu i do tej inicjatywy Platformy Obywatelskiej? Ojcze, jestem bardzo zdziwiony, bo w taki czas powstał w tej kadencji. Jest do przewodniczącym, żeśmy wybrali pana Jacka Śmiaka. On jest otwarty na nominowało 10 książek w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii najlepsza książka popularna naukowa poświęcona historii Polski. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną. Szczegóły na stronie www. Książka historyczna. Organizatorem konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Wyjaśnienie wszystkich informacje dnia w okoliczności przyczyny katastrofy, jaka wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku. Smoleńskiej, jak tego zaczniemy. W serwisie też się dwie rosyjskie kurwy mogące przenosić broń atomową, które wpłynęły na wodę Morza Bałtyckiego, a także strażacy i kominiarze ostrzegający przed zabójczym czasem. Polskie Radio 24.
informacje dnia. Ale Piotra Kozera zapraszam. Posłowie Platformy Obywatelskiej powołali własny zespół parlamentarny w sprawie katastrofy smoleńskiej. Nazwali go zespołem badania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej w celu osiągnięcia korzyści politycznej. Panie Andrzeju, bo były szef, pan wspomniał o panu Macieju Lasku, były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, powiedział, że przyczyny katastrofy smoleńskiej są znane już od 2011 roku, kiedy został opublikowany raport Jerzego Millera. Następne prace prokuratury potwierdzają te ustalenia. Mówi, do dziś nie ma żadnych nowych faktów, które stanowiły podstawę do wznowienia badania tego wypadku. Mówi, że dzisiaj jednak mamy do czynienia z sytuacją niebywałą i bez precedensu na całym świecie. Próbuje się wyeliminować z przestrzeni publicznej raport Komisji Państwowej. Jego autorów poddaje się różnym szykanom. Jego zdaniem przyczyny katastrofy, które oparte są na faktach, próbuje się zastąpić tezami nie mającymi absolutnie żadnych podstaw w materiale dowodowym. Mówi, na to nie ma i nie będzie zgody. Cały świat ekspercki, który zajmuje się bezpieczeństwem lotów, nie chce się na to zgodzić. Dwie rosyjskie korwety Bujanen, mogące przenosić broń atomową, wpłynęły na wody Morza Bałtyckiego. Otrzymaliśmy informację, która zmienia sytuację w naszym regionie, tak tę wiadomość skomentował minister obrony stacji. Wszystkie media donoszą, że dwa rosyjskie okręty z floty czarnomorskiej minęły wczoraj wieczorem duńską cieśninę, kierując się w stronę Bałtyku. Prawdopodobnie jednostki płyną teraz do rosyjskiej enklawy Kaliningradu. Dodatkowo sądzą, że pozostaną one na Morzu Śródziemnym, aby wzmocnić udział Rosji w walkach w Syrii. Szwedzkie media zwracają uwagę, że rakiety na korwetach mają większy zasięg niż niedawno przeniesione do Kaliningradu Iskandery. Mogą trafić w cel oddalony maksymalnie o 2600 km. Dramatyczna sytuacja panuje na greckiej wyspie Lesbos. Lokalne media donoszą, że zamieszki z udziałem migrantów są tam codziennością. Podobnie jest na Chios i Samos, gdzie uchwały tysiące uchodźców. Jednocześnie rośnie w Grecji obawa przed kolejną falą migracyjną. Dziennikarze z Lesbos podkreślają, że sytuacja na wyspie w ciągu ostatniego roku dramatycznie się zmieniła i nie ma praktycznie dnia, aby nie dochodziło do mniejszych lub większych incydentów. O coraz większych problemach z powodu nadmiernej liczby migrantów donoszą też władze Chios i Samos. Na tę wyspę tylko w ciągu ostatnich 20 dni przybyło około 1000 osób. W Grecji wzmaga się też niepokój przed nasileniem fali migracyjnej. Jest to związane zarówno z niepewnością co do przyszłości unijno-tureckiego porozumienia, jak i wojskowo operacją w Mosulu, która zdaniem ekspertów może spowodować kolejny eksodus uchodźców do Europy. Z Aten, Beata Kupiel-Wrajla, Polskie Radio. Na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego utknęło prawie 16 tysięcy migrantów. Apelują i wskazują błędy. Strażacy i kominiarze ostrzegają przed zabójczym czasem i tłumaczą, że do wielu tragedii doprowadza ludzka nieprasobliwość. Tylko w ostatnim tygodniu w Radomiu z powodu zatrucia tlenkiem węgla do szpitala trafiło 12 osób. Tym razem wszystko dobrze się skończyło i po krótkiej hospitalizacji dwie rodziny, 8 i 4-osobowa, wróciły do domu. Kominiarski Dariusz Słomczyński, bardzo często lokatorzy nie umieją zadbać o własne bezpieczeństwo i sami przyczyniają się do nieszczęść. Nie dokonała procedur, które powinna wykonać. Nie dokonała zejścia. A to były jedyne dowody materialne, które znajdowały się. Tlenek węgla jest bezwonny i bezwarny, dlatego trudno się przed nim bronić, ale nie oznacza to, że nie ma sposobu, by ustrzec się zagrożenia. Można zamontować specjalne czujniki. Dziś na razie sporo chmur na krańcach południowych, na wybrzeżu wschodnim i wschodzie słabe opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie, 8-10 na przeważającym obszarze, do 11 stopni na południu. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 14. Zapraszam. Polski samolot. Zegarze zbliża się 13:35. Polskie Radio 24. Na kurs. Rozmawiamy dziś o opiece perinatalnej. Naszymi gośćmi są, przypomnę, Bożena Kozłowska, Fundacja Hospicyjna, Hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku i ojciec dr Filip Buczyński, Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej. Ojciec Buczyński wspomina przed kilkoma minutami, że kiedy dzwoni telefon z kliniki z informacją, że istnieje podejrzenie trudnej ciąży, ojciec jedzie do rodziców i proponuje im pomoc.
Myślałem, nie uczestniczyć w odlocie kontrolnym, który odbył się 14-15 kwietnia nad Lutnikiem w Smoleńsku. Byli tego pozbawieni. Jak mówił i napisał to w raporcie jeden z członków komisji, niestety już nieżyjący, twierdził on, kategorii, polscy specjaliści nie mieli dostępu do wraku samolotu TU-154. Żyło nie uczestniczyli w żadnych badaniach, które ani nie pobierali próbek, które można było dokonać na terenie wypadku. Śledztwo było tak wspaniale prowadzone, że teren katastrofy nie został odkryto ogrodzony. Nie zabezpieczono wszystkich szczątków samolotu. Widzieliśmy, jak w sposób metodyczny, barbarzyński niszczono, ocalałe szczątki samolotu, wybijając szybę, odnosząc do specjalnych szpitali i prawie ze spychaczem złożąc na miejsce złożenia na lotnisko Smoleńsk. Nie odtworzono tego samolotu, ani nawet nie próbowano. Nie dokonano przeglądu miejsca katastrofy, nie zebrano wszystkich szczątków naszych bliskich. Śmiem twierdzić, że cały teren katastrofy od powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych nie został absolutnie rozpoznany, nie zebrano szczątków, także po pół roku, gdy zjawili się tak polscy archeolodzy, którzy mieli ograniczone pole działania, bo wydzielono im tylko jeden z dużych fragmentów, nie mogli używać detektorów do wykrywania więcej niż 15 cm głąb od lotu. Oni stwierdzili obecność około 60 tysięcy elementów samolotu, kilka tysięcy wydobyć. Panie Andrzeju, słyszałem wypowiedź pana profesora Kazimierza Nowaczyka, który mówił o tym, że też pracował w zespole parlamentarnym pod przewodnictwem pana ministra Antoniego Macierewicza z dostępem do dokumentów, jakie mieliśmy, i mówił, że zespół wielokrotnie prosił przedstawicieli komisji Millera o dyskusję, o wspólne wystąpienia. Odmawiano nam za każdym razem. Nie chciano skonfrontować też naszych ustaleń z wnioskami komisji Millera. Mówi też, że komisja Millera pracowała na podstawie zdjęć rosyjskiego fotoamatora, robiąc pomyłki w kątach, jakie przypisano samolotowi, jak się obracał. Nie znam oficjalnego raportu, w którym byłoby tyle paradoksów. Mówi, samolot obracał się po uderzeniu z brzozą, zatrzymując się na pół sekundy, a następnie obraca się ponownie. To są rzeczy niedopuszczalne. Mówi, analizy ostatnich sekund lotu samolotu nigdy nie przeprowadzono. I komisja Jerzego Millera pracowała na nieprawidłowo odczytanych danych. Dane między innymi o wysokości zostały źle odczytane i przyznała się też do tego firma, która je odczytywała. Tak mówił dziś pan profesor Kazimierz Nowaczyk. To wszystko prawda, ojcze. To są także te elementy i te argumenty, za których ten zespół parlamentarny pana posła Antoniego Macierewicza został powołany i wykonał skrytaniczną pracę z udziałem wielu polskich specjalistów, nie tylko polskich, ale także i zagranicznych najwyższych lotów. I pomimo trzech udokumentowanych konferencji w Smoleńsku, pomimo wielokrotnych zaproszeń kierowanych do przedstawicieli komisji, której przewodził pan Lasek, oni nigdy nie zgodzili się na merytoryczną rozmowę, stwierdząc, jak olbrzymim wsparciem,
wykonują nasze ciągło, że wszystko na to, żeby, było wykonane dobrze i dają zaufanie do Rosjan i do swojej pracy, którą tam włożyli. A panie Andrzeju, jeszcze mam pytanie, co pan myśli o ekshumacjach, bo są rodziny, które sprzeciwiają się temu, no po 6 latach od katastrofy, że to też kolejne dla nich cierpienie, kolejne trudne doświadczenie. No i to proponowane rozwiązanie, jak pan to ocenia też jako to, co stracił brata. Jest to przeżycie bardzo trudne dla wszystkich tych, których jest bliżej katastrofy. Ale to jest Państwo, że cierpienie ze specjalistami, dodatkowe, to między innymi medycy, które to także teraz psychoterapeuci, ale muszą być również winy wolontariusze. Tej prokuratury i tych, którzy rządzili Polską ojcze w czasie katastrofy i przez następne 6 lat. Przecież obowiązkiem prokuratury było przeprowadzenie sekcji wtedy, gdy te ciała były w Polsce do Polski przewiezione. One 2 tygodnie niektóre stały na warszawskim torwarze, a nikt nie dokonał sekcji otwarcia trumien, nikt nie wykonał podstawowych badań, które by niewątpliwie wniosły bardzo dużo w kierunku odkrycia prawdziwych przyczyn śmierci i okoliczności śmierci i obrazy. Nawet spóźnione o 2 lata ekshumacji kilku ciał doprowadziły do strasznej traumy i dotarły do przestrzeni publicznej informacja, że te ciała były po prostu w bezczestanie. Pochowano naszych bliskich w workach poliowych jak zwierzęta, mimo że w kostce pokazywano rodzinom, że są wesprzeć działalność hospicjów perinatalnych w Polsce. Ta pomoc jest bardzo potrzebna w tym momencie. Mówiono, że moje oczekiwania wobec rządzących. Którzy oczywiście byli w całości, a taki było bardzo na to, że będą w tych ubraniach ciała. I te świadczenia będą finansowane, bo to jest tak naprawdę...